keep sinking into your blue, into your blue. Yeah, I keep sinking into your blue, into your blue. Cześć, dzień dobry. My dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy spacerkiem w lesie. Troszkę pooddychaliśmy świeżym powietrzem. To nie był długi spacer, ale chociaż kilka kroków po lesie zrobione. Ja lubię tak zaczynać dzień, kiedy jest weekend, a dzisiaj mamy sobotę. To lubię właśnie zacząć sobie dzień od jakiejś aktywności. Najlepiej, jak jest ładna pogoda, to na dworze. Także właśnie spacer za nami i w ogóle muszę Wam się czymś pochwalić. Właśnie przed momentem powiedziałam Wam na Instagramie o tym, że nowy produkt, wow, będzie sprzedawany w pre-sale'u, czyli już przed całą premierą będziecie mogły dowiedzieć się, co to jest i kupić produkt przedpremierowo i nawet dostać go przedpremierowo przed momentem oficjalnego ogłoszenia przeze mnie, czym będzie ten produkt. Także koniecznie śledźcie mój Instagram, jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie tam, bo tam właśnie będziecie mogły jako pierwsze już dowiedzieć się, co i jak zapisać się do pre-sale'a, no i tak jak mówię, kupić produkt dużo wcześniej. Będzie to coś wow, moim zdaniem. Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, jeśli chodzi o produkt. Tego jeszcze nie było. No i nic więcej nie zdradzam, bo boję się, że się wygadam, a jeszcze nie mogę, więc no. To zapraszam Was na Instagram. Ja właśnie rozrobiłam sobie hennę, zrobię sobie szybko hennę. No i zaraz będę się malować. Szybko się ogarnęłam, zrobiłam bardzo delikatny make-up. Mam sam podkład lekki, bronzer i pomadkę na ustach, bo ostatnio mam problem z oczami, dlatego staram się ich nie malować jak nie muszę. Łzawią mi, gdzieś tam nie bolą, pieką, więc po prostu je kropię tylko kropelkami i nie nakładam na nie, wiecie, tuszu. No i tak, właśnie się ogarnęłam, bo spotykam się z koleżanką na kawę, także ubrałam się tak w miarę lekko, widzę, że jest 19 stopni na dworze, więc mam nadzieję, że nie będzie mi zimno, jeansy, golfik, biorę torebkę, no i biegnę na kawkę. Umówiłyśmy się w ogóle na kawę na Pogori Trójce przy Molo. Jak ktoś jest z okolicy Dąbrowy, to na pewno kojarzy to miejsce. No i teraz tak jadę i zastanawiam się, czy ja w ogóle będę miała tam gdzie zaparkować. No bo przecież jest sobota popołudnie, ładna pogoda. Boję się, że będzie problem z parkingiem. Chociaż teraz już jestem niedaleko i nie ma żadnych korków na tych wszystkich uliczkach dojazdowych, więc może nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że do kawy dojdzie i będzie miał gdzie usiąść. Jestem już prawie na miejscu, no i myślę, że na chillu zaparkuję, bo nie ma tu prawie w ogóle ruchu. Przy samym rądku, przy Molo. Pogoria Trójka to w ogóle jest taki zalew dla osób, które nie są stąd. No i właśnie tutaj przy tym zalewie mamy taki deptak, takie Molo. No i tam zwykle można się napić dobrej kawki, jeżeli tylko są miejsca. Wow, 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 aparat mi leci. No i zaparkuję. Wróciłam do domu po kawce, ściągnęłam golfik, ubrałam coś wygodniejszego, no i zmyłam make-up, bo bolało mnie oko, wróciłam i czułam, że mnie boli. Zmyłam makijaż, przyjrzałam się i na powiece, na szczęście nie jest za bardzo spuchnięta, ale na powiece tutaj w wewnętrznym kąciku od środka mam coś w stylu jęczmienia, gradówki. Najgorsze jest to, że w środę mamy sesję, czyli już za 3 dni. Mam nadzieję, że mi się to nie rozwinie. Wyczytałam, że trzeba robić okłady z zielonej herbaty lub rumianku. Z ciepłe, takie ciepłe okłady, żeby zmniejszać obrzęk i żeby to wnętrze tego jęczmienia, tej gradówki uszło, wypłynęło. Także już zaparzyłam sobie wodę, będę sobie przykładać do oka, no i mam nadzieję, że zejdzie. Także moi drodzy, tak będzie wyglądał mój wieczór. Ja miałam ci jechać do Krawcowej, ale jednak pojadę do niej jutro na takie mini szybkie spotkanie konsultacyjne. No, tak jak mówię, miało być to dzisiaj, ale już dzisiaj jakoś mi się nie uśmiecha specjalnie, także biegnę teraz do łóżka, biorę tą herbatę i robię okłady, no i oglądam Dom z Papieru. Wczoraj zaczęliśmy z Katulą już oglądać i było spoko, obejrzeliśmy 2 odcinki, zostały nam jeszcze 3, bo wypuścili teraz jakby pierwszą część 5. sezonu, czy 4. sezonu? Nie wiem, no ale pierwszą część, czyli 5 odcinków i 5 odcinków kolejne będzie dopiero w grudniu. Także dzisiaj myślę, że dokończymy już ten drugi sezon, obejrzymy dzisiaj te 3 odcinki. No nice. Dom z Papieru to jest chyba najlepszy serial, jaki widziałam na oczy, także teraz się z Wami żegnam i widzimy się jutro rano.
I hello, ja właśnie wróciłam ze squasha. Byliśmy z samego rana na squashu z Paulinią i z Dominikiem. Trochę pograliśmy sobie w czwórkę. Przed squashem jadłam sobie ser wiejski z bananem. Bardzo lubię tego, takie szybkie śniadanie przed jakimś sportem, przed jakimś treningiem porannym. A teraz dojadam sobie, zrobiłam sobie tościka z serkiem, z keczupem i wcinam. Pycha. Byłam tak głodna po treningu, że pierwsze za co się wzięłam, to właśnie, żeby zrobić sobie drugie śniadanie. A dopiero zaraz pójdę się myć. Wolę się zawsze umyć w domu niż na siłowni czy właśnie na squashu. Także jestem ciekawa w sumie, czy wy też. Myślę, że większość dziewczyn tak robi. Ja po prostu zawsze po treningu wracam do domu i myję się tutaj. Niby powinnam się myć tam. Mam w sumie, wiecie, karnet na przykład na siłowni wykupiony, no to wodę też opłacają. Ale mimo wszystko po prostu wolę się wykąpać po swojemu w domu, nie brać tamtych klapków, ręczników i nie bawić się w to. Ogarnęłam się, znowu zrobiłam sobie dzisiaj warkoczyka, ubrałam dżinsiki, sweterek taki bluzeczkowy ala z paskiem i w ogóle nagrałam śmiesznego TikToka przed momentem, także wpadajcie na mój TikTok. Właśnie się pojawił taki typowo babski i ja uwielbiam nagrywać takie TikToki. A teraz zbieramy się, jedziemy na spotkanie z krawcową, a potem od razu do Sakury na sushi, lecimy ze znajomymi coś zjeść. No i jak coś zjeść na mieście w Katowicach, no to zwykle wybieramy właśnie Sakurkę. Jesteśmy już w drodze, wyszliśmy ze spotkania z krawcową i teraz jedziemy stricte do Katowic na jedzonko i chcieliśmy się z wam czymś pochwalić. Zarezerwowaliśmy wakacje, a w sumie to już mamy nawet zapłacone, nie? No i właśnie, nie mówiłam wam wcześniej, ale udało się, lecimy na wakacje. Mam nadzieję, że nic się, wiecie, nie rozpęta na świecie i że to wyjdzie. Ale mamy już wszystko zaklepane, no i lecimy, słuchajcie, do Turcji. Także niedługo możecie się spodziewać jakichś vlogów z pakowania, z szykowania do wyjazdu, bo tak naprawdę to przeleci moment i za moment będziemy w sumie zbierać się już na wakacje, ale przed naszym wyrotem na wakacje będzie premiera. Już oficjalna premiera Wowko, no ale chce nam się już lecieć na wakacje, nie? Chce ci się? No, tak. Mi się chce. Jak były ostatnio te takie deszczowe dni tutaj, to miałam takie coś, że mówię, nie, musimy zarezerwować te wakacje i akurat wtedy w sumie tak się zmobilizowaliśmy i zaczęliśmy szukać czegoś. No i teraz wiadomo, jest ciepło, więc teraz aż tak bardzo nie ma takiej potrzeby, ale... Chciałbym lecieć w tym samym terminie, co rok temu. Właśnie, to jest najśmieszniejsze, to chciałam powiedzieć. W ogóle nie wiem, czy ty wiesz, że dokładnie tego samego dnia. Tak. Ja przeglądałam ostatnio, mamy powieszone te instaksy na ścianie w domu i jakoś tak, wiecie, sprzątałam i sobie tak przeleciałam wzrokiem po tych zdjęciach, patrzę, a my mamy zdjęcie z momentu, jak wyszliśmy z samolotu, jakaś pani nam robiła na lotnisku, pamiętasz? Ciemne to zdjęcie. Nie wyszło w ogóle, ale właśnie dokładnie tego samego dnia mamy fotę z wylotu, więc dokładnie w tym samym czasie będziemy na wakacjach i w ogóle w tym samym kraju tak wyszło. Że też Turcja, bo to jest jeden z tych krajów, które na przełomie września, października ma jeszcze fajną pogodę, że można poodpoczywać. Także... No, przecież wtedy było prawie 40 stopni. Cieplusio. U nas w kraju cały tydzień padało. Wtedy była, tak. Był dramat, ludzie dostawiali jakieś storiesy. Ja mówię, Boże, tak, ale nawet jazda. Rodzice, jak gadaliśmy na FaceTime'ie. Tak, dramat, nie? Że leje. Tak, a teraz znowu będzie w tym samym czasie, może w Polsce też będzie wtedy zimno. Pewnie tak, bo to już jest taki okres, to już jesień typowa, więc pewnie będzie chłodno. Ale dobra, spieszymy się trochę, bo byliśmy u naszej pani krawcowej i nas trochę zagadała, więc spojrzeliśmy na zegarek wychodząc, a tutaj już w sumie powinniśmy być za 10 minut w Sakurze. A mamy kawałek drogi, także jedziemy. Słuchajcie, na miejscu i myśleliśmy, że się spóźnimy, a okazuje się, że jesteśmy w ogóle pierwsi, także idealnie. Mamy takie miejsce tutaj przy Sakurze, gdzie zawsze parkujemy, a znajomi chyba szukają po prostu miejsca parkingowego. I to są w ogóle, słuchajcie, ci znajomi, z którymi lecimy na wakacje. To jest Kacper kuzyn razem z dziewczyną, no i dokładnie z takim brat składzie. Brat cioteczny, nie jest byle jaki kuzyn, jest brat cioteczny. Brat cioteczny i właśnie w takim składzie lecimy razem na wakacje. Słuchajcie, przyszło do nas już jedzoneczko. Chłopaki zamówili sobie rolki z tatarem. Ja wzięłam rolkę wegetariańską, Dominika jeszcze czeka. No i to jest właśnie nasza ekipa wakacyjna. Jesteśmy
jestem już w domku i stwierdziłam, że daję wam update, co jeśli chodzi o oko. Ta gradówka, ten jęczmień czy cokolwiek co to było, zmniejszyło mi się na szczęście. Obrzęk mi się zmniejszył i robiłam przed chwilką okład znowu z zielonej herbaty i sporo mi uszło jakby tego środka z tego jęczmienia, taka wiecie, jakby ropa, więc mam nadzieję, że jutro już będzie tylko lepiej, wstanę i prawie nie będzie już nic widać. Cieszę się, bo już za chwilę sesja tak naprawdę na dniach, która jest dla mnie ważna, sesja nowego produktu. No i a propos właśnie tego tematu, przed momentem ogłosiłam wam premierę. Premierę produktu, kiedy będzie, na story wszystko opowiedziałam, włączyliśmy pre-sale, wrzuciłam wam link i już teraz możecie się zapisywać na stronkę, podawać tam swojego maila i dzięki temu macie możliwość wcześniej poznać produkt i wcześniej kupić produkt. Po więcej informacji wpadajcie na mój Instagram. Jeśli już nie ma tego w mojej jakby relacji, która jest widoczna teraz, to wchodźcie w wyróżnioną relację i tam zapisałam wszystko. Więc możecie od nowa odtworzyć całą relację od początku, przeczytać, dowiedzieć się, co to będzie i tak dalej. Jak wejść w link, wszystko opowiedziałam. Wyróżniona relacja na moim Instagramie Klatex. I jeszcze w temacie wakacji powiem wam, że miałam nadzieję, że w tym momencie będzie mi łatwo kupić jakieś sukienki wakacyjne, stroje kąpielowe. Podejrzewałam, że będą jakieś wyprzedaże na stronkach i że idealnie we wrześniu kupię sobie rzeczy po wakacjach, które są. A okazuje się, że na sieciówkach i online, i w stacjonarnie w sklepach nie ma już za wiele rzeczy wakacyjnych. Już ruszyły wszędzie kolekcje jesienne i nie ma za bardzo wyprzedaży. Nie ma sukienek, nie ma strojów kąpielowych, więc będę musiała kopać po różnych stronach w poszukiwaniu rzeczy na wakacje. Potrzebuję ze dwie sukienki, jakieś topy i jakiś jeden strój, więc możecie w sumie mi poddawać propozycje pod tym filmem, gdzie może jeszcze dostanę takie rzeczy. Jak wiecie, z wyprzedaży, bo fajnie by było dostać stricte coś taniej, tak? Skoro lecę na wakacje w takim sezonie mniej obleganym. No więc jak macie jakieś tipy, propozycje, gdzie są wyprzedaże wakacyjne, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu. No ale niesamowicie się jaram tymi wakacjami, tym, że lecimy, tym, że w Polsce będzie brzydka pogoda. Ja będę w ciepełku, oczywiście będę wam dawać pełno relacji z tego, mam nadzieję, że będę miała tam też dobry internet i będę mogła publikować dla was vlogi, bo oczywiście planuję je tam nagrywać, więc koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby widzieć wszystko na bieżąco, co się pojawia i tak dalej. Ale powiem wam, że teraz tak na chwilę usiadłam na łóżku i emocje, które towarzyszyły mi przy ogłoszeniu wam tej premiery, przy opisaniu wam pre-sale'u i tak dalej, są niesamowite. To ile osób zapisało się na pre-sale, to ile osób odpowiedziało mi na relacje, że w ogóle wow, to jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, tak się cieszę, że was mam, że jesteście ze mną przy tym wszystkim i mnie wspieracie i korzystacie z tych produktów, używacie, piszecie, że macie pozostałe produkty Wowkow, kosmetyczkę, opaskę, ubrania, case'y, wszystko było super jakości, więc na pewno też kupicie kolejny produkt, to jest serio ultra miłe, zapraszam was gorąco też na stronę Wowkow, no i oczywiście na stronę mojego drugiego dziecka, że tak powiem, na drogerię Flowy. Dziękuję wam bardzo za obecność na tym vlogu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu, no i mam nadzieję, że widzimy się na moim Instagramie i zapiszecie się na pre-sale. Serio? Ten produkt odmieni totalnie waszą pielęgnację. Tyle. Nic więcej nie zdradzam. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.